40 powodów, dla których nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem. Część trzecia. Dzisiaj chciałbym, tak jak już zapowiadałem ostatnio, zająć się tematem tak zwanego mówienia językami. Większość charyzmatyków jest zdania, że bezpośrednim skutkiem chrztu Duchem Świętym, to jest chrztu duchem w ich rozumieniu, w rzeczywistości mają na myśli osobiste otrzymanie Ducha Świętego, które błędnie określają jako chrzest duchem, czyli to tak zwane dodatkowe błogosławieństwo. Więc większość zielonoświątkowców i charyzmatyków, których w życiu spotkałem, jest zdania, że bezpośrednim skutkiem chrztu duchem jest tak zwane mówienie językami. Również, i tutaj muszę zaznaczyć na wstępie, że Pismo Święte nie traktuje o takim mówieniu językami, jakie znamy z opowieści bajek charyzmatycznych. Owszem, kiedyś jeden wierzący przyszedł na zgromadzenie i zapytał mnie, czy mógłby na zgromadzeniu mówić językami. Ja mu powiedziałem, językami mówić nie zabraniajcie, więc jak najbardziej oczywiście możesz mówić językami, pod warunkiem, że będziesz robił to tak, jak Słowo Boże to określa, czyli z tłumaczeniem i jeden, góra dwaj po kolei będą mówić góra trzej, czyli Słowo Boże określa to. I co się stało z tym wierzącym? Oczywiście nie miał innego wyjścia, jak tylko przyjąć ze Słowa Bożego, bo to był szczery człowiek. I dzisiaj jest on jednym z najbardziej pewnych ludzi, że żadnego mówienia językami nie ma. I dlaczego tak się stało w jego życiu? Dlatego, że zaczął na poważnie studiować ten temat ze Słowa Bożego i zauważył, że są to wszystko bajki zielonoświątkowe i bajki charyzmatyczne. A my nie mamy słuchać bajek, tylko Słowa Bożego. I tutaj warto zwrócić uwagę w tym temacie na tak zwaną lingwistyczną, językową uwagę poboczną. Problem polega na tym, że zdecydowana większość chrześcijan rozumie dzisiaj pod pojęciem mówienia językami coś zupełnie innego niż pierwotne znaczenie tego wyrażenia. Jest nim po prostu posługiwanie się obcymi językami bez uprzedniego uczenia się. Skąd to nieporozumienie? Otóż w języku greckim, podobnie zresztą jak w polskim, język jako część ciała i język w znaczeniu lingwistycznym to jedno i to samo słowo. Faktycznie też jak mówimy język polski, to mamy na myśli język mówiony, a gdy mówimy pszczoła ugryzła mnie w język, to mamy na myśli narząd ciała, który oczywiście też język i język brzmi tak samo, pisze się tak samo, znaczy co innego. Na ogół nie jest trudno domyślić się, czy w danym fragmencie Pisma Świętego chodzi o narząd mowy, czy o samą mowę, system artykułowanych dźwięków. Trudność polega na tym, że niektóre tłumaczenia Biblii w językach narodowych, w których funkcjonują dwa odrębne słowa określające narząd mowy i język w znaczeniu lingwistycznym, błędnie oddają sformułowanie mówienie językami, używając słowa oznaczającego część ciała. To powoduje, że prawdziwe znaczenie tej czynności zostaje zatarte i od razu kojarzy nam się z niewyraźnym bełkotem postrzeganym w kręgach charyzmatycznych za mówienie językami w znaczeniu biblijnym.
Tak właśnie niestety stało się w języku angielskim, gdzie to zostało nadużyte. Podobny sposób mówienie językami objaśnia większość słowników. Leksykon biblijny wydawnictwa Reklam podaje: mówienie językami, inaczej glosolalia, to ekstatyczne wypowiedzi w niezrozumiałej mowie przypominającej bełkot. To jest błędna definicja. Są jednak także opinie osób, które nie dały się porwać powszechnej niewiedzy odnośnie tego nowotestamentowego daru. Znany wykładowca Biblii J.A. Bengel, żyjący w latach 1687-1752, w jego dziele Gnomon pisał: w całym 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian pod pojęciem glossa należy rozumieć język w znaczeniu mowy. Chciałbym teraz pomóc tym, którzy są zainteresowani, dlaczego nie jestem zielonoświątkowcem ani charyzmatykiem, udowodnić na podstawie różnych fragmentów Nowego Testamentu, że jest to prawdziwe znaczenie daru mówienia językami. I tutaj oczywiście musimy sięgnąć po świadectwo Nowego Testamentu, a nie słuchać ludzkich bajek. Więc po tym nieco dłuższym wprowadzeniu chciałbym przejść do naszego właściwego tematu i zastanowić się, co oznaczają tak naprawdę poszczególne miejsca Nowego Testamentu, które mówią o mówieniu językami, które traktują o mówieniu językami. Ewangelia Marka, 16 rozdział, werset 17. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Tutaj jest ważne, uwierzyli, czas przeszły. Będą, czas przyszły. Czyli w momencie, gdy Pan Jezus to mówił, to byli ludzie, którzy już wtedy uwierzyli. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą. A choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 17 do 18 wersetu. We fragmencie tym mowa jest o wielkim zadaniu, jakie zmartwychwstały Pan powierzył swoim uczniom. I możemy to porównać z Mateusza 28, 18, 20. Powołał ich do zwiastowania Ewangelii całemu światu. Chrystus przyszedł przecież na świat, aby zbawić grzeszników. To dlatego umarł i został wzbudzony z martwych, jak mówi nam list do Rzymian, 4 rozdział, 25 werset. Wszyscy, którzy uwierzą i zostaną ochrzczeni, będą zbawieni. Kto zaś nie uwierzy, pójdzie na wieczne zatracenie. Ale w kontraście do tego, ci, którzy już wtedy uwierzyli, gdy Pan Jezus to mówił, dostali szczególną obietnicę. I to jest bardzo ważne, żeby to rozróżnienie zauważyć. Zwróćmy uwagę, czytam z Biblii Warszawskiej. I rzekł im: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. I teraz czas przyszły. Kto uwierzy, czas przyszły, kto w przyszłości w wyniku tego mówienia uwierzy, w wyniku głoszenia Ewangelii, kto uwierzy, czas przyszły, uwierzy w przyszłości i ochrzczony, czas przyszły, i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Znowu czas przyszły, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony, czyli znowu czas przyszły. Kto w przyszłości w wyniku tego głoszenia Ewangelii nie uwierzy, będzie potępiony. I teraz jest coś innego. A takie znaki będą towarzyszyły tym, czyli będą towarzyszyły znaki tym, którzy uwierzyli, nie którzy uwierzą, czyli nie dotyczy to przyszłych ludzi, którzy w przyszłości uwierzą, tylko dotyczy to tych ludzi, do których Pan Jezus mówi wtedy, gdy stał tam i mówił do tych uczniów. Czyli ci, którzy wtedy już byli wierzący,
A więc, którzy uwierzyli, to ci, którzy już wtedy uwierzyli, w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Czyli to dotyczy tych, którzy już wtedy, gdy Pan Jezus im to mówił, byli wierzący. Nie dotyczy to tych, którzy przez ich słowo uwierzą w przyszłości. Węże brać będą i tak dalej, i tak dalej. Widzimy jednoznacznie, ta obietnica była skierowana typowo do ludzi, którzy już wtedy byli wierzącymi, gdy Pan Jezus to powiedział. Dziś ani jedna z tych osób nie żyje. Dziś ani jeden z tych ludzi nie żyje, którzy wtedy słuchali, z wyjątkiem oczywiście Pana Jezusa, który im to powiedział. A więc widzimy wyraźnie, że we fragmencie tym mowa jest o wielkim zadaniu, jakie zmartwychwstały Pan powierzył swoim uczniom i powołał ich do zwiastowania Ewangelii całemu światu. Chrystus przyszedł na ten świat przecież po to, aby zbawić grzeszników. To dlatego umarł i został wzbudzony z martwych. Wszyscy, którzy uwierzą w przyszłości i zostaną ochrzczeni w przyszłości, będą zbawieni. Kto zaś w przyszłości nie uwierzy, pójdzie na wieczne zatracenie. Wymienione przez Pana Jezusa następujące znaki, wypędzanie demonów, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 18 werset, mówienie nowymi językami, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 4 werset, branie węży do rąk, Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, 3 i 6 werset, wkładanie rąk ku uzdrowieniu, Dzieje Apostolskie 3:7 i 5:12 i tak dalej, znajdujemy rzeczywiście w późniejszym życiu apostołów. Oni uwierzyli jako pierwsi, odczuwali płomienne życzenie pozyskiwania dusz. Oczywiście wyjątkowym przypadkiem jest tutaj apostoł Paweł, dołączony do tego grona, który uwierzył później, ale jeśli chodzi o standard, to pozostali to byli ci, którzy wtedy stali z Panem Jezusem, było ich 11 i słyszeli tą obietnicę od Pana Jezusa. A nawet jeśli było ich więcej, to byli to ci, którzy już wtedy, gdy Pan Jezus to mówił, uwierzyli. I dlatego to było wypełnione. I teraz, jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę te ważne fakty, to widzimy, że obietnica dana w Ewangelii Marka przez Pana nie jest powszechnie obowiązująca i nie dotyczy każdego. W szczególny sposób wypełniła się w życiu i służbie tych, którzy w bezpośredni sposób wykonali wielkie polecenie Pana. Dlatego jest to ważne, żeby zauważyć, że tam jest czas przeszły. Gdyby jakiś wierzący wziął dzisiaj do rąk jadowitego węża, ośmielam się wątpić, że nic by mu się wtedy nie stało, jak niegdyś apostołowi Pawłowi. Po drugie, ważne jest, abyśmy zauważyli różnicę pomiędzy tymi słowami a nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa zamieszczonym pod koniec Ewangelii Mateusza. Tam Pan Jezus Chrystus mówi, że dana jest mu wszelka moc na niebie i na ziemi. I zapewnia nas, że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak mówi Mateusza 28 rozdział 18-20 werset. W Ewangelii według Marka nie ma natomiast mowy o tym, że Pan Jezus Chrystus tak długo, to znaczy do skończenia świata, będzie działał przez znaki. Jak już mogłeś ze mną zauważyć, podążając tym tokiem rozumowania, zapowiedzi Pana Jezusa Chrystusa niemal dosłownie stały się rzeczywistością w działalności apostołów i to nie jedna czy dwie. Dlatego za osobliwy i godny uwagi należy uznać fakt, że wyciąga się wybiórczo niektóre z tych znaków i nadaje się im status szczególnych darów. Mamy tutaj do czynienia z eizegezą, a nie egzegezą. Wpisywanie, wkładanie w pismo fałszywych myśli zamiast wyciąganie z Biblii prawdy. Mamy tutaj do czynienia ze znakami, które Bóg na początku chrześcijańskiej epoki potwierdzał, przez które Bóg na początku chrześcijańskiej epoki potwierdzał,
że Ewangelia zwiastowana była na jego wyraźne polecenie. W podobny sposób Bóg działał już wcześniej, na początku nowych okresów w historii jego działania z ludźmi. Weźmy na przykład Mojżesza, którego w podobny sposób uwierzytelnił przed Faraonem jako swojego sługę. Autor listu do Hebrajczyków, napisanego około 60 roku naszej ery, przypomina sobie czas szczególnego działania Bożego w pierwszych latach chrześcijaństwa i komentuje go słowami. Jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Znowu zwróć uwagę na ten czas przeszły. Jakże my ujdziemy cało, ujdziemy przyszłość, jeśli zlekceważymy czas przyszły, tak wielkie zbawienie. I co? Tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane, czas przeszły, przez Pana, potem zostało potwierdzone, czas przeszły, potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył, czas przeszły, poręczył. Poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Jak mówi list do Hebrajczyków, 2 rozdział od 3 do 4 wersetu. Jest to jednoznacznie to samo, co widzimy w Ewangelii Marka. Czas przeszły. Nowe języki, o których wspomniał Pan Jezus w 16 rozdziale Ewangelii według Marka, nie były nowe w takim sensie, że nikomu przedtem nie były znane, lecz były nowe dla ich użytkowników, bo oni docierali do nowych miejsc, no i musieli rozmawiać w nowych językach. Były to inne języki niż te, którymi mówiący dotychczas się posługiwali. Myśl ta zawarta jest w użytym tu greckim słowie, wyrazie kainos. Kainos, które oznacza coś nowego, co wypiera to, co istniało wcześniej, na przykład nowe auto. Jest to o tyle ważne, że w greckim istnieje jeszcze inne słowo, neos, które oznacza nowe, w znaczeniu młode, świeże, dopiero powstałe. Jednak to nie o tym tutaj mowa. Dzieje apostolskie, 2 rozdział od 4 do 13 wersetu, to jest kolejne miejsce ze Słowa Bożego, którym musimy się tutaj zająć, omawiając 40 powodów, dla których nie należy być ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem. Potwierdzenie tej prawdy znajdujemy przy kolejnej zmiance słowa język. Po wylaniu Ducha Świętego, które rozważaliśmy już wcześniej, w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, uczniowie zaczęli mówić innymi językami. Te inne języki, które wyliczone zostały w kolejnych wersetach od 8 do 11, z całą pewnością są nowymi językami, o których Pan Jezus Chrystus mówił uprzednio w Ewangelii Marka 16:17. Uczniowie, którzy w domu posługiwali się językiem aramejskim oraz hebrajskim oraz być może greckim, prawdopodobnie również greckim koine galilejskim, nagle w mocy Ducha Świętego mówili w 16 innych językach i dialektach. Czasami słyszy się opinię, jakoby uczniowie mówili w swoim ojczystym języku, tylko że ich słuchacze słyszeli ich słowa, każdy w swoim własnym narzeczu. Na uzasadnienie przytacza się wersety 6, 8 i 11, gdzie jest mowa o słyszeniu. Uzasadnienie to nie jest rzeczowe. Po pierwsze, już w wersetach 6 i 11 napisane jest wyraźnie, że świadkowie tego zjawiska potwierdzają, że słyszą, jak uczniowie mówią w ich językach. Po drugie, w wersecie 4 pismo podaje, że uczniowie mówili innymi językami. Innymi. Nie był to zatem cud o charakterze akustycznym, lecz o charakterze lingwistycznym. Z tego fragmentu możemy jasno nauczyć się dwóch bardzo ważnych rzeczy. Po pierwsze, języki, w których uczniowie głosili wielkie dzieła Boże, były istniejącymi językami obcymi dla uczniów, językami, których się uprzednio nie uczyli i wcześniej nimi nie władali.
Nie ma zatem najmniejszej wątpliwości co do faktu, że znajdujemy tutaj prawdziwy charakter i cel daru mówienia językami. Po drugie, zauważmy, że dar ten został dany od Boga przez Ducha Świętego, aby głosić wielkie dzieła Boże, to jest dokonane na krzyżu dzieło Chrystusa oraz Jego błogosławione skutki dla tych, którzy wierzą. Rezultat tego nadzwyczajnego kazania przedstawiony został w wersecie 41. I pozyskanych zostało owego dnia około 3000 ludzi. I pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Zatem Bóg w sposób nadprzyrodzony podarował tym nieuczonym ludziom, nieuczonym mężczyznom, nieuczonym mężom zdolność mówienia językami, których się nie uczyli. W językach tych głosili wielkie dzieła Boże, to jest Ewangelię. Języki te były rozumiane przez obecnych tam niewierzących ludzi, ponieważ były to ich języki ojczyste, a obce języki dla tych, którzy mówili. Przepowiednia Pana Jezusa Chrystusa z Ewangelii Marka 16, rozdział 17, werset stała się rzeczywistością już w Dzień Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnicy. I wykonali ją ci, którzy wtedy już byli wierzący. Z łatwością można rozpoznać zamiar, jaki miał Bóg, dając dar mówienia językami. Dlatego jest to absolutnie niesłuszne, aby opisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich zjawisko wykładać jako odrębny cud i jednorazowe wydarzenie, które rzekomo miało by nie mieć nic wspólnego z innymi fragmentami w Słowie Bożym zajmującymi się mówieniem językami. Nie, raczej jest na odwrót. To właśnie to miejsce stanowi punkt wyjściowy do rozumienia i wykładania innych miejsc. I kolejne miejsce to jest Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 46 werset, w połączeniu z Dziejami Apostolskimi, 19 rozdział, 6 werset. Również w relacji o Korneliuszu i jego towarzyszach dowiadujemy się, że ci młodzi, świeży chrześcijanie mówili językami i wielbili Boga. Korneliusz niewątpliwie był nawróconym, zrodzonym na nowo człowiekiem, zanim jeszcze Piotr zjawił się w jego domu. Brakowało mu natomiast znajomości doskonałego, dokonanego dzieła Chrystusa i Ewangelii Zbawienia, które postawiły go na chrześcijańskim gruncie. W liście do Efezjan, 1 rozdział, 13 werset, czytamy wyraźnie, że Duchem Świętym zapieczętowany zostaje ten, kto dał wiarę słowu prawdy, Ewangelii Zbawienia. Aż do tej pory poganie nie posiadali udziału w błogosławieństwach przewidzianych przez Boga dla Izraela. Teraz zaś Piotr ogłosił Korneliuszowi i zebranym w jego domu ludziom rzymskiego pochodzenia coś dotychczas niesłychanego, o czym sam musiał zostać najpierw pouczony i przekonany przez Boga, czego zapis znajdujemy w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział od 9 do 17 wersetu, mianowicie, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego, jak oświadczają nam Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 43 werset. Słuchacze Piotra od razu przyjęli to słowo z wiarą, co zaowocowało tym, że natychmiast stąpił na nich Duch Święty. W tej chwili ludzie z pogan, narodów nieżydowskich, oficjalnie stali się uczestnikami chrześcijańskiej wiary. Na dowód tego mówili językami i sławili Boga. Przez to Bóg poświadczył, że wierzący z Żydów i z pogan otrzymują w Chrystusie te same błogosławieństwa. Korneliusz i jego domownicy otrzymali Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego, tak samo jak wierzący Żydzi w Dzień Zielonych Świąt. W swojej późniejszej opowieści, relacji wobec swoich rodaków, apostoł Piotr wyraźnie złożył o tym świadectwo w słowach: a gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana,
gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 15-16 werset. Zatem mówienie językami nie było koniecznym zjawiskiem towarzyszącym otrzymaniu Ducha Świętego. Gdyby tak było, również i Samarytanie musieliby mówić językami, o czym jednak nie czytamy, jak mówią nam Dzieje Apostolskie, 8 rozdział. Nie. Tutaj był to znak, że Bóg w taki sam sposób dopuścił narody nieżydowskie narody do błogosławieństw, które do tej pory były udziałem tylko Żydów. Podobnie ma się sprawa z 12 uczniami z Efezu, o czym czytać możemy w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, od 1 do 7 wersetu. Z tą różnicą, że w tej sytuacji kanałem łaski nie był żaden z 12 apostołów, lecz apostoł Paweł powołany przez uwielbionego w niebie Pana na apostoła pogan. Zwiastun Ewangelii chwały w niczym nie ustępował pozostałym apostołom, lecz znajdował się na takim samym gruncie jak oni. Uczniowie z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego, ponieważ nie widzieli niczego, co by poświadczyło im o tym, że Duch Święty zstąpił z nieba. Czyli uczniowie z 19 rozdziału Dziejów Apostolskich nie byli w posiadaniu jeszcze Świętego Ducha Bożego, ponieważ nie wiedzieli niczego o Jego zstąpieniu. Znali jedynie chrzest Jana, którym też zostali ochrzczeni wcześniej. Chrześcijaninem jest ten natomiast, kto posiada Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego, przez którego staje się również członkiem ciała Chrystusowego, Kościoła Bożego, Zgromadzenia Bożego. Wierzący ci, bo wierzącymi byli z całą pewnością, znajdowali się poniekąd na gruncie Starego Testamentu. To, że wierzyli i przeżyli nawrócenie, nie oznaczało jeszcze wcale, że byli chrześcijanami. Również i Jan Chrzciciel nie był chrześcijaninem, podobnie jak Dawid, Abraham, Noe. Byli to ludzie zrodzeni na nowo, ale same nowe narodziny nie czynią jeszcze nikogo chrześcijaninem. Nowe narodziny były znane już w Starym Testamencie, o czym czytamy w Księdze Ezechiela, 36 rozdział, 25-27 wersetu. Chrześcijanin jest nie tylko zrodzony na nowo z ducha, lecz również zna dokonane na krzyżu dzieło Pana Jezusa Chrystusa, które uwierzył i posiada osobiście Ducha Świętego, o czym komunikuje nam Ewangelia Jana, 3 rozdział, 3 i 5 werset, w połączeniu z Efezjan, 1 rozdział, 13 werset, i w połączeniu z Rzymian, 8 rozdział, 9 werset. Bóg posłużył się następnie Pawłem, aby tych narodzonych na nowo wierzących prowadzić zakres błogosławieństw chrześcijaństwa. Gdy apostoł Paweł włożył na nich ręce, wstąpił na nich Duch Święty, uczniowie zaczęli mówić językami i prorokować, podobnie jak miało to miejsce w domu Korneliusza. Z tych wydarzeń wynika, że zarówno Żydzi, jak i poganie, uprzednio niewierzący, jak i też tacy, którzy już dłuższy czas byli wierzący, przez wiarę zwiastowaną obecnie Ewangelię o Jezusie, otrzymywali Ducha Świętego. Zewnętrzny znak mówienia językami dowodził, że wszyscy stali na tym samym gruncie jako ci, którzy od teraz należeli do jednego ciała Chrystusa na ziemi, do Jego zgromadzenia, do Kościoła. Nie każdy, kto otrzymał Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego, mówił językami. W przypadku Samarytan, eunucha etiopskiej królowej czy stróża więziennego z Filipii nie czytamy o podobnym darze. Zgodnie z natchnioną relacją Dziejów Apostolskich, te trzy przypadki są też jedynymi sytuacjami, w których mówiono językami. Dlatego niezwykle trudno jest pojąć, dlaczego większość komentatorów Pisma Świętego czyni różnicę między wydarzeniem opisanym w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, a sytuacjami ukazanymi w rozdziałach 10 i 19. Niemal wszyscy wykładowcy zgadzają się co do tego, że w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich uczniowie naprawdę mówili językami,
których się nie uczyli. Tym bardziej trudne do wytłumaczenia jest, że w 10 rozdziale, gdzie użyte jest to samo słowo język, czyli glosa, mielibyśmy nagle mieć do czynienia z ekstatyczną mową ku chwale Bożej, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, w tym nawet tak sławni jak Arno Clemens Gabelein. Nie ma powodu, aby wątpić w to, że we wszystkich trzech przypadkach chodziło o zdziałane przez Boga mówienie istniejącymi językami obcymi. W następnym punkcie mamy do czynienia z pierwszym listem do Koryntian, 12 do 14 rozdziału. W tych rozdziałach od 12 do 14 pierwszego listu do Koryntian, zwłaszcza zaś w rozdziale 14, dar mówienia językami został opisany bardzo szczegółowo. Zbór w Koryncie składał się głównie z nawróconych pogan i apostoł mógł wystawić im świadectwo, że w Chrystusie zostali ubogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, tak, że nie brakowało im żadnego daru łaski, o czym mówi nam pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od 5 do 7 wersetu. Niemniej, chociaż zostali przez Boga tak obficie obdarowani, duchowo znajdowali się w stanie godnym pożałowania. Podzielili się na denominacje, na stronnictwa, na partie. Pierwszy rozdział, 11 od 11 do 13 wersetu, albo trzeci rozdział od 3 do 4 wersetu. Niestety tolerowali pozamałżeńskie kontakty seksualne, o czym mówi nam 5 rozdział od 1 do 2 wersetu, 6 rozdział 13-17. Także podawali siebie nawzajem, wzajemnie jeden drugiego do sądów. O tym widzimy 6 rozdział od 1 do 7. Oraz czynili wiele innych rzeczy, które zasłużyły na surową ocenę naganę ze strony apostoła. Zaczynając od rozdziału 12, apostoł poucza Koryntian o zadaniach poszczególnych członków ciała Chrystusowego. W wersetach 8 do 10 oraz 28 wymienia różne dary. Godny uwagi jest fakt, że w obu tych zestawieniach dar mówienia językami oraz wykładania języków umieszczone są na końcu, jako takie techniczne dodatki. Tak samo jak dzisiaj robimy, że najważniejsze jest, co mówca chce powiedzieć, a nie to, kto będzie go tłumaczył, choć oczywiście bez tłumacza cała usługa by się nie odbyła. Przyjeżdża brat z Niemiec, brat z Anglii i mówi do zborowników w języku angielskim czy niemieckim. I oczywiście wymagany jest tłumacz, ale przecież ważniejsze jest to, czy to jest brat duchowo obdarowany, czy pan chce, żeby coś w tym miejscu powiedział, czy jest to brat z dobrym świadectwem, czy ten brat jest rozpoznany jako narzędzie Boże skierowane do wierzących na danym miejscu. A tłumaczenie, choć oczywiście ważne, jest tutaj w porównaniu z tymi wielkimi rzeczami na szarym końcu i to, czy będzie mówił po niemiecku, po angielsku czy po rosyjsku, jest na szarym końcu. Może być tak, że będzie wybierał angielski, bo zna go lepiej, a może być tak, że częściowo się ugnie pod lokalnymi zwyczajami i będzie mówił po niemiecku, gdyż łatwiej zdobyć takiego tłumacza na przykład w niektórych miejscach Polski. Z niemieckiego na polski łatwiej jest zdobyć tłumacza niż z angielskiego na polski, albo odwrotnie, są miejsca, gdzie z angielskiego łatwiej komuś przetłumaczyć na polski. Więc tutaj widzimy wyraźnie, mówienie obcymi językami nie było darem o takiej wartości jak na przykład mowa mądrości albo apostolstwo. Apostołów Bóg użył do tak ważnego zadania, jakim było położenie podwalin Kościoła, fundamentów Kościoła. I co za tym idzie, mówienie językami było darem znakiem, podobnie jak dar uzdrawiania. Nie wymagało głębokiej znajomości myśli Bożych od tego, który go posiadał i używał. Co więcej, dar ten nie był dany ku zbudowaniu wierzących, lecz jako znak dla niewierzących, którzy rozumieli te obce języki.
Niezwykle ważne jest pytanie, jakie apostoł zadał w rozdziale 12 od 29 do 30 wersetu. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Na każde z tych pytań musiałaby odpowiedź brzmieć jednoznacznie. Na każde z tych pytań odpowiedź musiałaby brzmieć jednoznacznie nie. Paweł wykazał w tym rozdziale, że nie wszystkie członki ciała Chrystusowego posiadały te same zadania i dary. Dlatego pojawiające się często opinie, że dzisiaj każdy może lub nawet powinien posiadać dar tak zwanego mówienia językami, nie mają potwierdzenia w Piśmie Świętym i to jest powód, dla którego nie mogę być ani charyzmatykiem, ani zielonoświątkowcem, gdyż wszyscy, których z tych kręgów spotkałem, byli nosicielami opinii, że większość albo najlepiej wszyscy powinni mówić językami. Szaleństwo. Chciałbym jeszcze krótko przybliżyć dar wykładania języków opisany w 1 Koryntian 12, 10 i 30. Ktoś mógłby mianowicie powiedzieć, jeżeli w przypadku daru mówienia językami chodziło wyłącznie o istniejące języki obce dla osoby mówiącej, to ich wykład byłby zwykłą czynnością tłumacza. Przecież każda osoba uzdolniona lingwistycznie bez problemu może nauczyć się obcego języka i podjąć się tej służby, do której nie potrzeba specjalnego daru łaski. Tego rodzaju argumentacja pomija fakt, że mówienie językami przy ich jednoczesnym wykładaniu było swego rodzaju proroctwem i poselstwo wygłaszane w obcym języku musiało być nie tylko dosłownie przetłumaczone, ale również wyjaśnione. Dlatego to tłumaczenie w zborach wykonują bracia, którzy mają duchową wiedzę, duchowe doświadczenie i nie są to przypadkowe osoby z łapanki, tylko muszą mieć dar wykładania języków, a nie tylko być dobrze przygotowani lingwistycznie. W tamtym czasie Słowo Boże nie było jeszcze dopełnione, dlatego nie było też rzadkością, że mówiący otrzymywali objawienia nowych, nieznanych dotąd prawd. Jeżeli owo objawienie wypowiedziane było w obcym języku, musiało zostać nie tylko przełożone, ale również wyłożone. Do tego służył dar wykładania, nie tłumaczenia języków. I w pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdział, pierwszy werset, apostoł Paweł pisze, choćby mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Jak już zauważyłem, języki, którymi posługiwali się wierzący, były bez wątpienia językami ludzkimi, nie ale anielskimi. Co takiego ma zatem na myśli apostoł, gdy mówi o językach anielskich? Nie mamy prawa, aby wnioskować, jakoby sam apostoł posiadał zdolność mówienia takimi językami, gdyż o niczym podobnym nie mówi. Paweł często podawał siebie za przykład, gdy chciał coś wytłumaczyć. I to widać m.in. w 1 Koryntian 4, 6, Rzymian 7, od 7 do 25. Tutaj dodaje w drugim wersecie, i choćbym miał dar proroctwa i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary. A w wersecie 9 tego samego rozdziału stwierdza jednoznacznie, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Jedno i drugie równocześnie nie może być prawdą, jeśli chodzi o tą samą osobę. Jak to wyjaśnić?
Paweł wyraża tutaj jedynie przypuszczenie, zakłada pewien przypadek, przez co chce wytłumaczyć Koryntianom, jak poważny jest brak miłości. To jest przesadnia to, co zastosował tutaj apostoł Paweł, taki środek stylistyczny. Dlatego nie powinniśmy w żadnym razie wnioskować, że apostoł mówił językami anielskimi lub co więcej, że umiejętność mówienia językami anielskimi jest jednoznaczna z darem mówienia językami. Skoro sam apostoł przyznaje, że nie posiadał wszelkiego poznania i pełni prawdy, i pełni wiary, to również sprawy wymienione we wcześniejszym, pierwszym wersecie należy traktować jako założenie hipotetyczne, przesadnie przerysowującą sytuację. Nie chciałbym się teraz rozwodzić nad pytaniem, czym są wspomniane tutaj języki anielskie. Jedno jest jasne. Te duchowe istoty muszą dysponować zdolnością mowy jako narzędziem komunikacji, o czym mówi Izajasza 6, rozdział 3, werset, Zachariasza 3, rozdział 4, werset i Judy 9. Natomiast nie było wśród nich czegoś takiego jak wieża Babel, więc pytanie, na jakiej podstawie miałoby istnieć więcej niż jeden język anielski. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł przedstawia szczegóły daru mówienia językami. Z tego rozdziału widać wyraźnie, że Koryntianie byli tak zachwyceni darami, których udzielił im Bóg, że jak dzieci nową zabawką. Szczególnie dotyczyło to daru mówienia językami. Dlatego też apostoł musiał ich surowo napomnieć. Z tego powodu rozdział ten nie ma w rzeczywistości charakteru instrukcji obsługi, której wytłumaczone jest, jak należy obchodzić się z darem mówienia językami, lecz raczej jest poważnym ostrzeżeniem, poważnym napomnieniem, aby we właściwy sposób używać darów łaski, które Bóg dał swojemu Kościołowi. Jak już wcześniej przekonywałem, dar mówienia obcymi językami został dany jako znak od Boga dla niewierzących. Ludzie, którzy w swoim ojczystym języku słyszeli wielkie dzieła Boże, mieli zostać przez to przekonani o swojej winie i doprowadzeni do pokuty, do upamiętania. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział 22, potwierdza tę zasadę. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Fragment ten zawiera jeszcze jedno ważne pouczenie. W wersecie 21 Paweł cytuje Izajasza, 28 rozdział, 11-12 werset. Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Z kontekstu Izajasza 28 rozdziału wynika, że mowa jest o tym, iż Izrael nie usłuchał posyłanych do nich proroków. Dlatego Bóg ostrzegł swój lud i zapowiedział sąd. Narzędziem sądu mieli być Asyryjczycy, którzy z punktu widzenia Izraelitów byli jąkającymi się i mówiącymi obcymi językami. W ten sposób Izrael miał zostać upokorzony. Może się wydawać, że Paweł cytuje te słowa w zupełnie innym, wręcz niewłaściwym kontekście. Ale czyż Żydzi nie odrzucili właśnie kogoś większego od proroków, swojego własnego Mesjasza? To dlatego Bóg ustanowił dar mówienia językami jako znak sądu nad swoim ziemskim ludem izraelskim. Nad swoim ziemskim ludem, który na jakiś czas został odsunięty. Jednocześnie apostoł chciał pokazać, że od tego momentu Ewangelia łaski zwiastowana jest w językach pogańskich narodów, ponieważ przeznaczona jest dla wszystkich ludów ziemi. Niemniej jednak, podobnie jak za czasów Izajasza, lud izraelski jako ogół nie posłuchał tego poważnego głosu Bożego. Jeśli zajmiemy się ponownie tym, co możemy powiedzieć o Koryntianach, to Koryntianie zamiast wyjść do portu w Koryntu, by
przebywającym tam marynarzom ze wszystkich niemal krajów zanieść Ewangelię, korzystając z danego im daru mówienia językami, to Koryntianie woleli sami bawić się, cieszyć się tym spektakularnym darem w czasie zgromadzeń. Jednak tutaj nikt ich nie zrozumiał. Cały rozdział 14 mówi o spotkaniach zboru w Koryncie, co wynika jednoznacznie z wersetów 4, 5, 12, 19 i potem od 23 do 35. Tak właśnie należy rozumieć stwierdzenie, że ten, kto podczas zgromadzenia przemawia językami, nie mówi do ludzi, lecz do Boga. Mieli mówić do ludzi w porcie, a nie do Boga. Nikt nie rozumie wypowiadanych słów, chociaż mówiący używa daru danego mu od Boga i być może nawet wypowiada w duchu tajemnice, to znaczy rzeczy, które dotyczą rzeczy, które dotychczas nie były jeszcze objawione, jak to mówi nam pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 2 werset. Tajemnice w Nowym Testamencie oznaczają zawsze prawdy, które dotychczas nie były znane, ale teraz, to jest po dokonanym dziele Chrystusa, zostały odsłonięte i mogą zostać zrozumiane tylko przez duchowo usposobionych chrześcijan. I to możemy sprawdzić w 1 Koryntian 15 rozdziale 51 wersecie oraz Efezjan 3 rozdziale od 3 do 5 wersetu. Kto zatem podczas wspólnych spotkań wierzących przemawiał w obcym języku, budował tylko samego siebie? Czy jest to jednak cel zabierania głosu w zgromadzeniu, budowanie samego siebie? Z pewnością nie. Dlatego Paweł stawia wyraźny wymóg, że jeżeli ktoś chce mówić językami, musi zatroszczyć się również o to, aby ktoś inny wykładał, tłumaczył, aby całe zgromadzenie posiadało z tego duchową korzyść. Jak to mówią nam wersety 4, 5, 6, 9, 13. Podobnie jest z modleniem się czy wysławianiem Boga w języku, którego nikt nie rozumie, o czym mówi nam 14 do 17 wersetu. Kolejnym argumentem apostoła opowiadającego się przeciwko nadużywaniu darów mówienia językami w zborze jest wyrażenie, którym się tutaj posługuje, zadając pytanie, czy nie odeszli od zmysłów. Tak, wrażenie, jakie wywiera to na niewierzących lub niepouczonych, jest straszne. Jeżeli nie rozumieją tych języków, to czy nie powiedzą, że zgromadzeni odeszli od zmysłów, jak to sugeruje werset 23? Na koniec apostoł Paweł podaje zalecenie, które do dzisiaj jest dla nas obowiązujące. Skoro pierwszy list do Koryntian zaadresowany jest do zboru Bożego, który jest w Koryncie wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa na każdym miejscu, jak mówi 1 Koryntian 1:2, no więc ja jestem takim wszystkim, który wzywa imienia Pana naszego Jezusa na każdym miejscu, choćby tu, gdzie teraz stoję, i to mnie obowiązuje, co jest w pierwszym liście do Koryntian napisane, bo ja jestem wszystkimi, znaczy jednym z wszystkich, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa na każdym miejscu. Moje miejsce jest jednym z wielu miejsc, jedno z każdych miejsc. I teraz, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi, a jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić, wersety 34 do 35. Niestety, z jaką łatwością wiele charyzmatycznych i zielonoświątkowych społeczności lekceważy te słowa. Właśnie co się tyczy tak zwanego mówienia językami, często to właśnie kobiety odgrywają w zgromadzeniach główną rolę, co jest wyraźnie wbrew słowu. Kobieta na zgromadzeniu ma milczeć.
Milczeć ma. Nawet ma nie pytać męża. Nawet ma nie pytać męża o Słowo Boże. Tak ma milczeć, że nawet jak w domu ma męża, to w domu ma pytać, a nie na zgromadzeniu. Czyli najważniejsza tutaj rzecz, którą można by oczekiwać od kobiety, bo nie wolno jej nauczać, inne fragmenty Słowa Bożego o tym mówią, więc zostaje jej ewentualnie zadanie pytania mężowi odnośnie aktualnie mówionego fragmentu z Biblii, a wtedy co Słowo Boże mówi, a jak chce się czegoś zapytać, to niech w domu pyta męża, nie kogoś ze zboru, tylko męża. Więc jest tutaj wyraźnie powiedziane, że kobieta ma milczeć na zgromadzeniu. I niestety charyzmatycy i zielonoświątkowcy tego nie przestrzegają. W każdym zborze zielonoświątkowym czy charyzmatycznym, w którym byłem, kobiety nie milczały na zgromadzeniach. Ten fakt powinien dać każdemu szczeremu chrześcijaninowi wiele do myślenia. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, jak mówi pierwszy list Jana, 4:1. Apostoł co prawda zezwala Koryntianom na używanie podczas wspólnych spotkań daru mówienia językami, skoro jest on darem łaski od Boga, ale tylko przy spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, wolno mówić tylko dwóm lub trzem, i to nie naraz, lecz po kolei. Po drugie, obecny musi być wykładowca. Jeżeli go nie ma, nie wolno mówić językami, niech milczą w zborze, jest powiedziane, werset 27-28. Tym samym moglibyśmy przyjrzeć się krótko temu, co Pismo Święte ma nam do powiedzenia na temat daru mówienia językami. I to jest jeden z powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem, że jest to nadużywane i źle interpretowane, odwrotnie niż mówi Pismo Święte. Jest to dar pochodzący od Boga i podobnie jak na przykład dar uzdrawiania miał być wykonywany ku Bożej chwale, ku Jego chwale i jako znak dla ludzi niewierzących. To była trzecia część z serii 40 powodów, dla których nie jestem charyzmatykiem ani zielonoświątkowcem. W kolejnej części chciałbym się zająć tematem, czy dzisiaj istnieje jeszcze dar mówienia językami. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech Bóg Wam błogosławi.